Piotr Gajek, witam serdecznie. Dzisiaj gość dnia, a moim gościem jest i waszym również pan Bogusław Fortuński, prezes DSB Lubin. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Panie prezesie, no macie sukcesy, a powiedzmy od razu, DSB Lubin to drużyna wyjątkowa, bo nie piłkarska, ale też nie nazywajmy tego niszowym sportem, bo bilard zyskuje popularność, myślę, że od dłuższego czasu też jest popularny w krajach, które z nami sąsiadują chociażby. I stąd też możliwość dla was, żeby pojawiać się nie tylko na tej polskiej arenie, ale zdobywać sukcesy poza granicami kraju. No i jak to się zaczęło w ogóle? Bo tutaj trzeba wymienić kilku zawodników, którzy przyczyniają się do tego sukcesu. Pana jako trenera, no i osoby, które starają się pielęgnować też ten sport. No tak, rzeczywiście trzeba byłoby zacząć od historii, bo stowarzyszenie istnieje już od 1994 roku, a gramy minimum gdzieś około początki lat 90. Przez ten czas przewinęło się bardzo dużo wielu zawodników, którzy jakby uczyli i szkolili tych zawodników, którzy w tej chwili grają w naszej lidze, tych, którzy obecnie są najlepsi w Polsce, w Europie i na świecie, tak możemy powiedzieć. Mhm. Jak to wygląda na ten teraźniejszy moment? Jest liga, tak? Liga prosperuje dobrze, z waszym udziałem zresztą, bo miejsce zajmowane jest bardzo wysoko. To zaraz pan powie zresztą sam, bo ja też nie chcę, żeby ja zdradzał wszystko. To jest najważniejsze, żeby pan powiedział te kilka słów. Jak wam idzie w tym sezonie, jak pan postrzega rozwój samego klubu i możliwości też zawodników przede wszystkim? No tak, bez reklamy przede wszystkim muszę powiedzieć, że od 2 lat wspiera nas sponsor, dzięki któremu możemy wyjeżdżać rzeczywiście na wszystkie zawody, o których zawodnicy mogą zamarzyć, a to jest bardzo istotne dla rozwoju ich kariery sportowej. I tak się złożyło, że przez kilka lat ostatnich, występując w polskiej lidze bilardowej w ekstraklasie, gdzieś delikatnie byliśmy na miejscu niepremiowanym medalem. Było to już powoli frustrujące i rzeczywiście w tym roku mieliśmy dużą ochotę, po zmianach również personalnych, bo pozyskaliśmy 2 zawodników dodatkowo do składu. No i udało się w tym roku, bo planowaliśmy tutaj minimum brązowy medal, a ostatecznie zakończyliśmy jako wicemistrzowie Polski drużynami. Mhm. I teraz tak, jak to wygląda, jeśli chodzi o sam sport w zestawieniu Polska kontra świat? Bo tutaj też kilka elementów warto by było zaznaczyć. Jak wygląda rozwój tego sportu za granicą? Jak to wygląda u nas? Jakby pan tak porównał, bo ma pan to obycie, tak? Ma pan tą informację z pierwszej ręki, bo jeździcie również na turnieje, tak? Można powiedzieć ogólnikowo, tak, również za granicą. Jak to wygląda w zestawieniu z Polską kontra świat? Myślę, że w tej chwili obecnie już bardzo dobrze. Na pewno było tak, że jeszcze 15-10 lat temu polskich zawodników postrzegano jakichś takich świeżaków, właściwie chłopców do bicia, można by tak powiedzieć. Natomiast to, co było zrobione przez ostatnie, tak jak powiedziałem, 15 lat w kwestii wyszkolenia młodej kadry przede wszystkim, bo trzeba wiedzieć, że w każdym sporcie trzeba zacząć bardzo wcześnie. Jeśli się nie rozpocznie w wieku 5-7 lat, później jest ciężko cokolwiek osiągnąć. Zresztą dotyczy to każdego sportu w tej chwili. W związku z tym potężna praca została wykonana zarówno w klubach, jak i w Polskim Związku Bilardowym. Miałem przyjemność zresztą przez kilka lat pracować jako trener kadry narodowej juniorów. Startowaliśmy w wielu zawodach i te wszystkie starty, te wszystkie przygotowania, te wszystkie działania, które były podejmowane, jakby doprowadziły do tego, że nasi zawodnicy obecnie, można śmiało powiedzieć, są czołówką europejską i światową. Wygrywają puchary Europy, wysoko w pucharach świata, jeżdżą wszędzie i tak naprawdę naszych zawodników pojawiają się wszyscy. No i ja niezmiernie się cieszę z tego powodu, że w tej akurat grupie jest 2 czołowych zawodników z Lubina. To nazwijmy ich. No tak, mamy Konrada Juszczyszyna i Mieszka Fortuńskiego. To oni obecnie jakby wiodą prym w naszej drużynie. Startują we wszystkich najważniejszych zawodach w Europie i na świecie. No i przygotowują się, szczególnie tutaj mówimy o Mieszku, który obecnie prowadzi w rankingu World Games. Wiemy przecież wszyscy, że potężna impreza, jedna z największych na świecie, w przyszłym roku we Wrocławiu. Jeden z 16 najlepszych zawodników
będzie również Polakiem i miejmy nadzieję, że będzie to nasz zawodnik z Lubina. Mieszko i Konrad są najskuteczniejszą parą, jeśli chodzi o tą ligę, więc to też warto wspomnieć o tym. I teraz kwestia, jak oni podchodzą do przygotowań, bo zakładam, że przygotowania do ligi to jedno, tak? Rozgrywki na własnym terenie, można powiedzieć, czyli w ogóle w kraju. No ale druga sprawa to są właśnie wszystkie te rzeczy, które można zdobyć za granicą i tam już zupełnie inni zawodnicy z innym przygotowaniem, może też z inną mentalnością, jeśli chodzi o pracę nad samym przygotowaniem do takich mistrzostw. Jak wyglądają takie przygotowania? Czy zaczyna się je dużo wcześniej? Czy taką ligę traktuje się też jako doskonałe przygotowanie i wstęp do tego, żeby prowadzić taką rozgrywkę? No tak, rzeczywiście liga troszeczkę innymi prawami się rządzi, bo tak naprawdę bilard jest sportem indywidualnym i właściwie zawodnik może liczyć na siebie. Natomiast w lidze dochodzi to obciążenie, że gramy dla zespołu i gramy w parach, prawda? Dwóch zawodników podchodzi do gry, uderzają na przemian, więc to jest troszeczkę inny system. Natomiast nasi zawodnicy rewelacyjnie sobie z tym radzą. Mieliśmy pewne potknięcie i to nam zrzutowało jakby przez całą ligę, ponieważ w pierwszym meczu, kiedy doszli bracia Kudlikowie do nas, zastąpili rezerwowych zawodników, przegraliśmy pierwszy mecz z Hadesem Poznań i to nam jakby ciążyło do końca kolejki, natomiast potrafiliśmy wygrać z wielokrotnym mistrzem Polski Nosanem Kielce, minimalnie przegrywając również z aktualnym liderem z Warszawą. Czekaliśmy do ostatniej chwili, ponieważ z Łodzią zdeklasowaliśmy do jednego, więc ostatecznie wskoczyliśmy na foter wicelidera i ze srebrnym medalem zakończyliśmy tą ligę. Natomiast rzeczywiście to, jaką pracę indywidualnie w tym roku wykonali zawodnicy, to w ilu turniejach wystartowali. Przypomnę, Mieszko z Konradem zaliczyli turnę po Stanach Zjednoczonych. Mieli tam przyjemność spotkania się z najlepszymi zawodnikami na świecie, rozegrania mnóstwo pojedynków. Konrad w takim turnieju przed US Open wystartował z Mieszkiem w turnieju bardzo mocno obsadzonym, gdzie wygrał ten turniej, pokonując wyśmienitych zawodników, wielokrotnych mistrzów swoich kontynentów i świata. Później niezłe miejsce w US Open, za chwilę Kuwait, więc te wszystkie starty na pewno w dużym stopniu rzutowały na tym, jaka jest indywidualna forma i jak zaprezentowali się w lidze. Z tego, co pan mówi, to ciężko sobie wyobrazić walkę w lidze chociażby bez tych startów za granicą tak naprawdę, bez zdobywania tego dodatkowego doświadczenia, które może rzutować na wyniki. Niech takim przykładem będzie to, co widzicie też na ekranie, tak? Czyli puchar i medale zdobyte w ramach tych rozgrywek, które są prowadzone przez DSB Lubin. I tutaj warto wspomnieć też o tym, co jest w najbliższym planie, a tutaj chodzi o grudzień, bo tutaj można coś zaobserwować i poczuć troszkę klimat, może złapać bakcyla, jeśli chodzi o takich najmłodszych mieszkańców Lubina, regionu w ogóle, którzy chcieliby się zainteresować tą dyscypliną. No tak, ja bardzo zapraszam. Prowadzimy zajęcia z najmłodszymi adeptami sztuki bilardowej. Nie będę zdradzał szczegółów, ale w ostatnim okresie nastąpiło porozumienie pomiędzy waszą telewizją i telewizją, która relacjonuje wszystkie pojedynki, te najważniejsze pojedynki w Polsce, jeśli chodzi o zawodników z TV Sports, więc cieszy mnie na takie porozumienie, ponieważ Lubinianie i osoby w regionie będą mogli zobaczyć te pojedynki. Czekamy już na retransmisję, więc zapraszam już przed ekrany telewizji regionalnej. Już dzisiaj mogę zaprosić. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o starty najbliższe, to najważniejsza impreza w roku dla naszych zawodników są to Mistrzostwa Polski. Bez gratyfikacji, wprawdzie finansowych, bez wielkich nagród, ale jest bardzo ważne i bardzo prestiżowe, bo one jakby, te zawody będą odpowiedzą na pytanie, kto jedzie na Mistrzostwa Europy, a tak się składa, że jeszcze jeden Eurotour, Puchar Europy w Treviso we Włoszech, gdzie punkty można zdobyć właśnie między innymi do World Gamesu i trzy odmiany Mistrzostw Polski. I ten turniej zadecyduje, kto wystąpi w pierwszym historycznym World Gamesie we Wrocławiu.
No to trzymamy kciuki, śledzimy oczywiście wyniki, to jedno, ale z drugiej strony też śledzimy to, co będzie w telewizji regionalnej dla Was przygotowane, no bo wspieramy w ten sposób sport. Sport, który ma szansę też zaszczepić w sobie młody talent, te osoby, które chciałyby się zgłosić po prostu do treningu. Zapraszamy do nas serdecznie. Młodych, starszych i wszystkich. Panie Bogusławie, no to tak na koniec po prostu podsumujmy, zaprośmy wszystkich do śledzenia tego, co potrafią dokonywać zawodnicy z tego właśnie terenu, czyli z Lubina, no i z okolic najbliższych. Tak jest, rzeczywiście serdecznie zapraszam Was wszystkich do oglądania na ekranach telewizji regionalnej tego wszystkiego, co nasi zawodnicy robili w roku 2016, a współpraca na pewno tak jest podjęta, że będziecie Państwo mogli również zobaczyć to, co będzie w roku 2017. My się spotkamy jeszcze na pewno i będziemy mieli okazję porozmawiać. Może wtedy nas odwiedzą również zawodnicy, którzy powiedzą ze swojej strony, jak to wygląda, ile pracy trzeba włożyć w to, żeby ta perfekcja była widoczna później na stole bilardowym. No i w wynikach przede wszystkim. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.